Znajdujemy się w domu studenckim Barbara Politechniki Śląskiej, gdzie wdrożyliśmy inteligentną platformę optymalizacji energii, czyli narzędzie do cyfrowego zarządzania mediami. Wdrożenie systemu iPoll nie było trudne. System jest bardzo komunikatywny, łatwy w obsłudze. W sposób naprawdę intuicyjny jesteśmy w stanie zbierać te dane, które nas interesują. W przeciągu jednego dnia jesteśmy w stanie rozpocząć nasze działania związane z zwiększaniem efektywności energetycznej, cyfryzacją procesów zarządzania mediami oraz zarządzać i optymalizować zużycie, zmniejszając tym samym koszty prowadzenia naszej działalności. System iPoll wydaje mi się bardzo przyszłościowym narzędziem. Pozwala nie tylko na integrowanie informacji pochodzących z różnych źródeł, czyli chociażby z pomiaru energii elektrycznej, z pomiaru energii cieplnej, zużytej wody, ciepłej, zimnej wody, no ale także energii pozyskanej z fotowoltaiki, to ponadto stanowi narzędzie statystyczne, które pozwala nam prognozować zużycie. Po zrealizowaniu pierwszego etapu projektu rozpoczęliśmy monitoring drugiego akademika, domu studenckiego Karolinka. Dzięki temu Politechnika Śląska jest w stanie podejmować lepsze decyzje w oparciu o konkretne dane pomiarowe. Dane te pozwalają z jednej strony na rozliczanie studentów, najemców, a z drugiej strony są w stanie wskazać zjawiska nadmiarowego zużycia bądź sytuacje awaryjne, takie jak chociażby zalanie czy niekontrolowane zużycie wody. Będąc świadomym zużycia energii elektrycznej oraz wody, studenci racjonalnie zarządzają zasobami. Objawia się to zmniejszeniem śladu węglowego, zmniejszeniem wykorzystania zasobów tak kluczowych jak woda. Między innymi system iPoll był tutaj zaangażowany w pomiarę tak zwanej szarej wody, którą odzyskujemy w Akademiku Barbara. Te oszczędności zużycia wody kształtują się w granicach pomiędzy 50 a 60 tysięcy złotych. Jeśli ten system byłby rozbudowany na całą naszą infrastrukturę, mamy 13 akademików, 13 razy kwota, no to już jest bardzo znaczący pieniądz. Dzięki łatwemu dostępowi z poziomu przeglądarki internetowej, dużej przejrzystości oraz możliwości raportowania w sposób bieżący, dajemy naszym użytkownikom możliwość łatwego dostępu do danych. Mamy bardzo cenne informacje, które już w tej chwili pozwalają nam oszacować wielkość elektrowni fotowoltaicznej, którą mamy zamiar budować na dachach poszczególnych akademików, no tak, aby jeszcze bardziej obniżyć koszt energii elektrycznej. Warto nadmienić, że zaimplementowana na Politechnice Śląskiej inteligentna platforma optymalizacji energii otrzymała w tym roku dwie nagrody specjalne w ramach konkursu Polski Produkt Przyszłości, w tym nagrodę specjalną Ministra Rozwoju i Technologii. Dodatkowo platforma IPOE jest certyfikowana przez TIWNORD, dzięki czemu nasze zarządzanie mediami, nasze cyfrowe przedsiębiorstwo jest sprawdzone w szerokim aspekcie.